korzystamy z okazji i zaprosiliśmy do udziału w sympozjum delegację z Beijing University of Technology, delegację z Instytutu Politechniki Braganza, będzie przedstawiciel Uniwersytetu Piemonckiego, a także przedstawiciele uczelni z Niemiec i z Czech. W trakcie sympozjum będziemy dyskutowali nad możliwością zwiększenia współpracy, z rozwoju współpracy akademickiej pomiędzy Unią Europejską a Chinami. Przedstawiciele uczelni partnerskiej będą dzielili się z nami swoimi dotychczasowymi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem współpracy akademickiej pomiędzy Unią Europejską a Chinami. Dzięki temu, że zaprosiliśmy specjalistów do spraw kultury Dalekiego Wschodu, mam wielką nadzieję, że spotkanie będzie miało faktycznie duży walor merytoryczny.